Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku Real Madrid Fantasy. W dzisiejszym odcinku pokażę wam malutki skrócik z niedzielnego live'a, a także otworzymy kilka paczek oraz otworzymy pika z ikoną Moments 92+. Także zapraszam was do skrótu streama. Austria, SPD, kurde, Sabitzer. To jest niedobry traf, ponieważ kto oglądał odcinek, ten wie, że już go trafiłem. Kurde. A drugim? Kurtua i Handanowicz. Ciężko powiedzieć. Teoretycznie chyba dobre, nie? Dla ciebie pik leci. Uwaga, coś będzie? 8-5 Royce. Bardzo dobry pik. Kolejny pik będzie dla Nexe. Drugi pik, podobno najlepszy, poleciał. 8, o, przetransferowany. Ten bramkarz z Francji, z którym zawsze mam problem. Mamik Games, teraz będzie dla ciebie pik, który już poleciał. I czy przyniesie? Tak jest, Tavernier 90. To jest dobry pik. A ile jest warty? Co? 20 tysięcy? Ale jaja. Dobra. I dla brata DKLP czwarty pik. Czy coś będzie? Pogba 86. Spoko. Spoko, spoko. Fajnie te piki dropią na razie. I teraz Krystian Pawłowicz. Dla ciebie kolejny pik. I... kurde. No dobra, biorę Witzela już. Już chyba dla wszystkich byli, co napisali. Ja coś skopałem. A, dla Samuda jeszcze. Dla ciebie pik. Szósty. Czy coś będzie? Ajajaj, ruli. Dobra. No i zobaczmy, co tam za te cztery winy. No, takie okej, nagrody. Dobra, zobaczmy, a więc paczkę za 25k, z której trafiłem ikonę. Zobaczmy w takim razie, co tutaj będzie. I uwaga, nie ma walkoutu, pomijamy. I kolejna paczuszka przed nami. Mega paczka poleciała. Czy coś będzie? Uwaga. Jest walkout. Jest toc, jest toc, jest toc. Jaki toc? Hiszpania. Miałem. Aj. Prawy obrońca, czyli Jesus Navas, trafiony po raz chyba trzeci. Całkiem myślę, że git. Może jeszcze jakiś jeden w ogóle? A więc otwieramy paczkę 10 rzadkich piłkarzy 8-5+, z dedykacją dla Krystiana, który ładnie wyjaśnia ludzi, oraz dla zioma. Zamieszajmy, 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 zamieszajmy i paczka poleciała. Co tutaj będzie? Na pewno walkout, to jest prawie pewne. Jest też toc. Pytanie jak? Jakiś dobry. Belgia, LP, to będzie Carrasco 92. Oj, oj, oj. Oj, 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 to nie jest dobry start. Nie, to nie jest dobry start. Mógł być De Bruyne. Kurcze pieczone. To nie jest dobry start, nie? No nie jest źle, no chociaż, kurde. Ciężko mi powiedzieć, dobrze czy źle. 98,8 jakieś. Tylko 3,85. No nie jest źle chyba. Wydaje mi się, że się wyrobię. Ciekawe jakie nagrody będą, uwaga. Najgorsze. Nawet tego nie nagrywam szczerze. Złota paczka premium. Ej, kurde. Słabe, słabe nagrody, no. Ale może akurat. O, ekrany w pierwszej. Gaja. Okej. Okay. Nie, nie lubię tych paczek mega. No, ale może się przyko... O, walkout! Proszę bardzo. Inform pewnie. Hiszpania. Fabian, już go trafiłem kilka razy. To może jeszcze w jednej walkout. Dżeton draftu! Jakbym ikonę trafił prawie. Ale jaja, trafiłem dżeton draftu. Pewnie teraz będzie kolejny walkout, bo nie nagrywam, nie? Co jest, kur... Toc! Anglik! Napastnik! Nie! Co jest, bo nie nagrywam! No co za gówno! Co jest grane? Bo nie nagrywam! Bo nie nagrywam, to zaczynam trafiać karty dobre. No ja pierdzielę.
bo nie nagrywam. Ej, on nie jest dużo warty. Jak widzieliście, troszeczkę szczęście mi dopisało, ale teraz czas odebrać sobie już te nagrody za drafta. Zagrałem wszystko, już wygrałem. Także mamy paczkę Ultimate i Mega paczkę. Przed chwilą grałem tego drafta i jeszcze dostałem paczkę za 50k za wygrany draft. Także otworzymy sobie te paczki, a potem przejdziemy sobie właśnie do tego pika z ikoną. Także przejdźmy od razu sobie już do sklepu. Mamy 5 paczek, szczerze mówiąc nawet nie pamiętam jakie to są paczki do końca. Aha, złota paczka premium za wygrane. No i tam jakie, i już te dobre, nie? Czyli Ultimate za 50k i jeszcze jakaś. No tutaj nic nie trafiamy, także idziemy sobie dalej. No i paczka za 25k poleciała. Może tutaj coś będzie, może. I uwaga, nie ma walkoutu, są ekrany, także bardzo dobrze, bo to będzie do SBC. Zobaczmy, Argentyna, lewa obrona, Talia, Fico, 84 overalla, bardzo, bardzo dobrze. Dobra, mega paczka to jest za te drafty, za tą całą grupę wyzwań. Zobaczmy, może coś wpadnie, nie ma walkoutu, są ekrany znowu, ale tym razem już pominę, już nie będę was męczył tymi ekranami. Zobaczmy, co tu będzie. 8-3 trap, okej, fajnie. No i gwóźdź programu, paczka Ultimate i paka za 50k. Paka za 50k jest wymienna, paczka Ultimate nie. Przejdźmy sobie do paczki za 50k. No i zobaczmy, może akurat coś wpadnie. Fajnie by było, zobaczmy, czy jest walkout. Nie ma walkoutu, są ekrany, także całkiem dobrze, bo do SBC będzie Argentyna, napastnik, czyli prawdopodobnie Icardi, stawiam, że Icardi, a nie Higuain. Tak jest, dobra paczko, 2 razy 84, 85, spoko. Ale jest, teraz paczka za 125k, dawno jej nie otwierałem. No zobaczmy, no bez przedłużania, zamieszajmy po prostu, zamieszajmy. I niech się dzieje wola Boga. Zobaczmy, proszę, jakiś walkout. Cristiano, come on, jest walkout, dobrze, jest Team of the Season, to jest bardzo dobra wiadomość. Jaka flaga, Brazylia, SPO. Kurde, Romarinho znowu. Ja pierdziele, to mógł być znowu Neymar, nie? Ajajaj, już drugi raz tak blisko, coś tak nas ciągnie do tej Brazylii. A w parce jeszcze Godin, kilka 8 trójek, także naprawdę fajnie. Pierwszy składzik już jest, wygląda w następujący sposób, bez żadnych fajerwerek, po prostu przepalamy składzik. Jest to drugi skład, który przepaliłem, ponieważ na live trafiłem jakiś tam duplikat i nie miałem co z nim zrobić, a nie chciałem quicksellować, więc właśnie zrobiłem jedno SBC. Nie mogę paczki otworzyć, także po prostu zaraz to zrobimy. Przejdźmy do kolejnego wyzwania. I kolejny składzik o ocenie 81. Znowu jest przepalany skład, bez szału, także lecimy po prostu dalej. Dobra, i kolejny składzik o ocenie 83 wygląda w następujący sposób. Także przepalamy ten składzik. I lecimy do składu o ocenie 84. Kolejny składzik o ocenie 84 wygląda w następujący sposób. No, mega dziwny składzik, szczerze, ale wyszło 84 overalla, to przepalamy. Lecimy od razu. Chciałem przepalić Romarinho, ale jak dałem Luisa Alberto, to i tak było ten. Był overall, także totalnie bez sensu bym to zrobił. Teraz przepalę Romarinho, żebyśmy otworzyli sobie te wszystkie paczuszki. Dobra, kolejny składzik o ocenie 85. Szczerze nawet nie sprawdzam, czy tu mogę jeszcze zjechać niżej, bo nie ma tu wysokich aż tak overalli, także no bez skrupułów przepalam ten składzik. I został już nam ostatni skład. A mam naprawdę jeszcze dużo kart. Myślę, że nawet drugi raz bym mógł zrobić takie SBC. Złota paczka premium. Ogólnie słabe paczki, jak widzę teraz, tak patrzę, to nie są jakieś dobre, nie? No ale tutaj, o, ekrany, a pominąłem, no trudno. Ciekawe jakie. A, informa to quickselluje. I przepalamy ostatni składzik na paczuszkę, boże, na paczkę, na pika z ikoną 92+. Składzik wygląda w następujący sposób, przepalam do tego Firmino, bo szczerze mówiąc nie będę nim grał. Także co, no, ostatni składzik poleciał. Wymagania? Bardzo przyjemne na tą ikonę. Ale mamy to. Ikona, historię 92+ do wyboru. Oj, najbardziej chyba z tego wszystkiego chciałbym albo Butragueño, albo Puskasa, albo Nazario. To są piłkarze, którzy by mi się naprawdę przydali. Dawno nie otwierałem takiego pika. Ostatni pik z ikoną był naprawdę dobry, bo był to Zinedine Zidane 96. Potem już chyba w ogóle żadnego pika nie otwierałem z ikoną. Ale jak będzie w tym przypadku? Przekonajmy się. Pik z ikoną Optimus 92+. 3, 2, 1, poszło, co tu będzie, proszę. Ja pierdolę. O Jezu, najgorzej. Van der Sar, fajny bramkarz, ale no bramkarza nie potrzebuje.
Nikt nie grał w Realu, nie? No tak, o Boże, jaki to był słaby, to był najgorszy pik, jaki mógł być. No wezmę pod przepał, nie, ale kurde, już nie wiadomo kogo. Bramkarzy jest dużo pod przepał, no wezmę napastnika, bo zawsze można go przerobić. Tylko pytanie, Shearer czy Klose? 3 na 4, nie no, nie zagram. Dobra, biorę Shearer Klose. Wow, to był najgorszy pik, jaki mogłem... Ja pierdzielę, no to było tak słabe. Dobra, czuję straszny niedosyt. Piłkarz 86 plus do wyboru. Przepalam taki składzik. No nikt wielki tu nie jest przepalany, tylko ten Rafa. Zobaczmy, może tu coś oddam. Może tu od razu otwieram, bez przedłużania. Lecimy, lecimy. Proszę, Lukaku 96! O kurde! Ale dobry chyba, ile on? Co on tak mało kosztuje? No ale będzie to kolejny wysoki overall, nie? Dalej jest niedosyt, robimy pika z piłkarzem Footies z tej drugiej drużyny, przepalałem pierwszy składzik. Dobra, i przepalam składzik o cenie 80, no już są problemy straszne, Schmeichel leci, no przy takim małym wyzwaniu niestety. I ostatni składzik przepalamy na tego pika z piłkarzem Footies z drugiej drużyny, no mam nadzieję, że tu odda za tego pika z ikoną. Nie ma co przedłużać, lecimy od razu, poleciał. No proszę, dajcie, dajcie, dajcie. Ruben Dias 94, to jest okej, okay, okej, okay. 94, 96, bardzo dobre te dwa piki. No, ikona to było po prostu jakieś nieporozumienie. Także co, ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Do następnego razu i siema.